Olej. To jest złe. Ha. Co to było? Siemanko, jestem Low i w dzisiejszym filmiku zrobimy coś, co widziałem na polskim YouTubie. Będziecie mieli link w opisie, a mianowicie spróbuj nie wypić złego napoju. Challenge! Ten challenge przygotowała, pomogła mi Karolina. Hejka! Przygotowała napoje. Dokładnie. Będzie źle? Bardzo źle. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to mamy karton, mamy tam trzy napoje. Ja tych trzech napoi nie widzę. Dwa napoje są złe, jeden jest dobry i po prostu piję i mam nadzieję... Trzy będą złe. Nie rób mi tak. Trzymajcie za mnie kciuki. Poza tym Karolina powiedziała, że kurczę, ten challenge jest taki fantastyczny, co? Że jak będzie 100 tysięcy łapek w górę, to ona nagrywa to na nie swój kanał. Nie powiedziałam tego. Co prawda nigdy tego nie powiedziała, ale umówmy się, 100 tysięcy. Nie wbiją, nie wbiją. Bicie. Nie wbiją, nie ma szans. 100 tysięcy łapek to jest tak dużo. Bijać. No, także 100 tysięcy łapek w górę i tyle. Zapraszam też do subskrywania Karoliny i mnie. 10 tysięcy. Piątka. Za niedługo. Jeszcze 300 subów. Także zapraszamy. A teraz zaczynamy. Cudowny challenge, yeah. Zobaczymy, co Karolina przygotowała. Robimy drugie podejście do pierwszej rundy, bo niestety wiatr nam zwiał całe nasze pudełko, więc na początek klejemy wodę, krok z buraka, olej. Teraz musimy to ładnie włożyć z tego cudownego pudełka. Tutaj kamienie, żeby nam wiatr nie przewalił tego. No najlepiej by było chyba, żeby napił się tego oleju. Dobra, to teraz to zakryjemy, nie? I go zawołamy. Tak. Karol! To chodź! Dobrze, runda pierwsza. Nie wiem, co Karolina przygotowała. Na pewno troszkę zabałaganiła. Jeden jest dobry, dwa złe. Tak, jeden. Okej. Okay. Filip, pomóż mi. Lewa strona najpierw. Dlaczego tak mówisz? Ja czuję, że lewa jest zła. Lewa. Nie. Lewa jest zła na stówę. Ogólnie, jeżeli pytacie, czy piję wszystkie, czy jeden, to piję po prostu tak, żeby trafić na ten dobry. Więc jeżeli trafię zły, to lecę dalej, aż do dobrego. Także dobra, nie wiem, kto mi mówi dobrze, bo Filip mówi, że lewy... Słuchaj, kogo znasz dłużej, Karol, po prostu? No ciebie, Karolina. Więc wybierz inny niż lewy. No ja też ci mówię, wybierz inny. Dobra, cicho, okej, okay, piję, uwaga. Jest! Co to takiego, Karol? Jakiś sos? Co to? To jest sok z buraka. Sok z buraka? Tak. No to, to... Ale to jest, nie jest lepiej. Jest lepiej, tak? Tak, tak, jest lepiej, no. Jest... Naprawdę, no. To jest pierwsza runda. Dobra, uwaga. To jest złe. Ha. Co to było? Czy to był olej? Tak, to jest olej. To jest olej. Tak, super, tak, piątka, olej. Genialny pomysł. Czemu ja cię nie słuchałem? No nie wiem. Dlaczego ty powiedziałeś, woda. Dobra, okej, okay, rundę pierwszą przeżyłem. Też ciężko. Oleju nigdy nie piłem i wy też nie pijcie. Nie, nigdy. Druga runda i zaczynamy. O, już po samym zapachu po prostu. O, fu. Super, zalałam sobie rękę cudownie. Na złość mi. Po samym zapachu współczuję Karolowi. Mam nadzieję, że od tego zacznie. Później damy... co tu? Są same dobre rzeczy. Coś z winegre. Chyba. O, mniejsza z tym. I na koniec, jako dobre, no to mamy sok jabłkowy. Dobrze, runda druga. Pierwsza mi nie wyszła, tą wygram. I trochę psycho... Co? Wszystkie trzy napoje są złe? Co tam psychologicznie? Co ty? Dobrze, psychologicznie to rozkminię. Jeżeli tutaj ostatnio było, to raczej teraz znów nie dali tutaj dobrego napoju, więc to już odpada. To albo to. Wydaje mi się, że środkowy. A wydaje mi się, że w ogóle trzy są złe. Jestem tego pewny, że... Dobra, pijemy pierwszy. Ja jestem dobrą osobą. Zobaczymy. Jakbym jadł... Jak tam? Galaretkę w occie. To ocet. No widzisz. Wszystkie trzy są złe, jestem tego pewny. Co to jest? Też się zastanawialiśmy w sumie. Co z winegre? Do sałatki. Chyba. Naprawdę? No, że niby tak. A nie, sorry, to jest sos musztardowy. Czyli jednak dobra, to i uwaga, uwaga, czy to jest prawdziwe? Jeżeli to jest prawdziwe, to moja psychologiczna gra nie wyszła. Czyli kto jest lepszym psychologiem? Dobra, runda trzecia, obstawiam, że od razu będzie to, zobaczycie. Jezu, tak się z tego śmiałam, bo... Ach, idź. Mamy tutaj jakiś płyn do płukania jamy ustnej. Spokojnie, taki, który można pić.
i sok z brzozy. I tutaj jeszcze damy sok z pokrzywy. Ogólnie umawialiśmy się, że jako dobry ma być tylko woda albo sok jabłkowy. W poprzedniej rundzie Karol upierał się, że wszystkie trzy są złe, to teraz zrobimy wszystkie trzy złe. No bo czemu nie? Nie zwracajcie uwagi na uświnienie tego pudła, ale wieje nam tutaj wiatr cały czas i po prostu jest lipa. Karol! Czuję miętowo. Czuję. Runda następna, moi drodzy. W poprzedniej mi się nie udało, teraz na pewno uda mi się wygrać i tu będzie dobre. Zobaczycie. Uwaga. Jestem pewny. Rozkminiony mam. Smakujecie? Cudo. Co to jest? To jest sok z brzozy. Właściwości prozdrowotne. Nie jest to złe i nie jest to dobre. No widzisz. Dobra, więc nie trafiłem. Tu będzie. Jestem pewny. Sok z pokrzywy. Smakuje ci? Nie. I tu będzie dobre. Co to jest? Jakaś guma do rzucia wrzucona do wody? To jest płyn do płukania jamy ustnej. Karol, no słuchaj, chciałeś tak w poprzedniej rundzie, żeby... Czemu zrobiłaś trzy złe? To jest dobre, bo ale tutaj właśnie, było niedobre, tu było ok, właśnie. Tu było mało dobre, a tutaj już sobie mogłem przepukać zęby. Dopasowałam. Czy ja kiedyś wygram? Słuchaj, wiemy, że jesteś wyjątkowy. Tak, ponieważ mam tutaj śliczny napis, tak. Wiem, że jesteś wyjątkowy. Na pewno wygrasz. Słowiański przykuc. Robimy kolejną rundę. Jak na razie cały czas wygrywam, więc jest fajnie. Tylko teraz już nie wiem, czym mam go zaskoczyć, ale dobra. No Karolina, mam jeszcze tyle ciekawych rzeczy. Próbujemy dobrać się do sosu sojowego. Udało się. Teraz... Dobra, udało się. Jest otwarty. Sok pomidorowy z odrobiną czegoś... Ostrego. Tak. Damy mu wodę. O Jezu, już wiem, jak to rozstawię. Sok pomidorowy. Wcale nie byłby taki zły, gdyby nie... chili. Ile ty tego dałaś? Ty jesteś niepoważna. Chcesz zabić Karola. Słuchajcie, no jak taka okazja, to trzeba korzystać, no. Nie? Tak. Tutaj damy sos sojowy i podejdziemy do tego, jak to Karol ujął psychologicznie i znowu ustawimy to tak, że w trzecim będzie dobre i ten sos sojowy tutaj. Runda następna i teraz mamy nie wiem co. I nie wiem, co będzie. No. Czy teraz są trzy dalej złe? Słuchaj, Karol, no a jak myślisz? Pewnie dalej trzy są złe? Weź, wiesz, to swoje psychologiczne dobrze. Podejście okay. I... To lecimy. Uwaga. Ale piękny wiatr. To była woda. I Karolina dobrze mnie nakierowałaś, bo Karolina powiedziała, że weź swoje psychologiczne podejście, wziąłem i wygrałem. Pierwsza runda, którą przegrałam. Tak, spróbujemy, uwaga, mimo wszystko. Co ta Karolina wymyśliła? No więcej weź. Więcej. Wygrałem, więc nie muszę, co to było? No... Jakiś sos? Coś? Pomidorowy. Chili, to powinno cię palić. Nie. O, to żal. To nie jest wyrosło. Niezły rosół, no. To sos sojowy. Tak? Okej, to niezłe sushi. Ale wygrałem. Przed chwilą Karol wygrał, ale ja się nie dam tak łatwo. Jeszcze nie wiem, jak do tego podejdę, ale będzie dobrze. Cudownie. Spirytus. Mamy coś mocniejszego. Dobra, już. Troszeczkę. Trzecie to będzie woda. Dobra. Po prostu profesjonalista. Taka woda gazowana, żebym miał. Uwaga, Karolina się śmieje, więc tu jest dobry. Teraz uwaga. Co się tak patrzycie? Dobra. Czy to na pewno można pić? Co to jest? To jest jakiś alkohol? Tak. Jakiś mocny. To jest spirytus. Ja pierdzielę. Ludzie to piją? Nie. Dobra, nie patrz tutaj.
Woda gazowana. Po smaku papryki. Tak? Dobrze? Tak, to nie jest woda gazowana. No domyślam się, no to coś o papryka, no. Wygrałam to znowu. Teraz jest woda, tak? Wolę wodę niegazowaną. No to mnie zaskoczyło. Mówiłem. Ale to Filip mnie podjudził, żeby to jaki to szczęśliwy. Ja nie miałam takich, on się tak cieszy teraz. Jaki tutaj szczęśliwy. Tak się trzęsie, kamera aż. I teraz chyba już ostatnia runda, więc coś na to najbardziej czekam. Śląski żur. O nie, udało mi się otworzyć. Z kiełbaską w środku? Wiecie, no co kto lubi, ale chyba taki żur na zimno to nie jest dobry pomysł. Tu jeszcze są jakieś fusy, fajnie by było jakby dożyć wpadły. Do tego, wiesz co? Dolej do tego żurku soku z ogórków. Nie odkręcę. Otwarte. Dziękuję. Żur i sok z ogórków kiszonych. Ja... Ciekawe, czy zgadnie, co to jest, nie? Tak, może ogóreczka, może ogóreczka. Nie może być tych 100 łapek w górę, bo on się tysięcy. Tak zemści. Znaczy... 100 tysięcy, to jest niemożliwe, bo on się tak na mnie zemści, że moje życie będzie skończone. Tutaj dajemy jakiś olej z oliwek. No a słuchajcie, to są oliwki nadziewane pastą paprykową. To w ogóle musi być sztos smakowy. Co, nalejemy mu soku jabłkowego? No, nalejmy mu już, oszczędźmy go. Podchodzimy do tego psychologicznie, więc tutaj damy znowu dobre. Tutaj damy... tutaj? Tutaj. Tak, po przeciwnej. Tutaj damy żur, no a tutaj damy jeszcze ten, no to coś tam z oliwek, więc ogólnie hit. Finał. Teraz, jeżeli wypiję jako pierwszy napój, dobry co? Napój, to wygrałem całą wojnę, co? Walkę. Ej, nie ma, bo ja i tak wygrałam. Nie. Psychologicz. Patrzę po jej minie, bo on dużo wyraża miną. Nic nie wyraża miną. Czuję, że tu będzie dobre. Zastanów się. Tu będzie dobre, jestem tego pewien. I teraz się śmieją, żeby mnie podjudzić, że to nie jest dobre. Uwaga. Piątka. Nie! No piątka, nie. No. Dobry ten soczek. A tutaj, co Karolina przygotowała? Tego nawet się nie napiłem, ale już sam zapach nie jest dla mnie dobry. Co to było? Słuchaj, to są oliwki nadziewane papryką, a tutaj się napij porządnie i dużo. To co to jest? Spróbuj no, Karol no. Pi. Żurek jakiś? Ale no. Z czym? Bo tam jest dodatek od nas. Dobra, ja nie chcę. Nie, Karol, napij się i powiedz co to jest. Co to jest? Co to za dodatek? Oferta. Ale wygrałem, moi no drodzy! Nie. Dzięki wam bardzo za oglądanie filmiku, bardzo dziękuję za przygotowanie tego fantastycznego odcinka, naprawdę napoje były to super. To był, tak, fantastyczny tak, odcinek. I teraz 100 tysięcy łapek w górę nie, i Karolina nie. Kontynuuje, ja byłam, przygotuje coś się. Naprawdę nie dobrego. Ma, wbijajcie, a my dziękujemy, trzymajcie się i piono! Uff.